Na scenę zapraszam Pawła Witkowskiego, wiceprezesa zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, który poprowadzi dyskusję na temat zdecentralizowanych finansów oraz cyfrowych walut Banku Centralnego. W tym temacie ostatnio sporo się dzieje. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa dyskusja. Paweł, oddaję scenę w twoje ręce i chyba zostaniesz tu już do końca. Witam bardzo serdecznie. Zapraszam moich panelistów, Karolinę Marzantowicz oraz Grzegorza Pawlickiego. Jest jeszcze z nami online, mam nadzieję, czekamy. Marcin Zarakowski, za chwilę przedstawię moich panelistów. Siadajcie. O, poczekamy na transmisję. Będziemy łączyć się ze Szwajcarią, Szanowni Państwo. Poczekamy chwilę. Mamy niestety drobne problemy techniczne, więc Pawle, możesz zaczynać, jeśli uda się nawiązać. Ja bym chciał poczekać. Ja bym chciał poczekać. Ja bym chciał poczekać jednak. Dobrze. A czy możemy zrobić tak, że za chwileczkę, jeśli uda nam się wdzwonić pana, to dołączy do dyskusji, ponieważ jest problem z nawiązaniem łączenia. Poczekajmy jeszcze chwilę. Bo wiem, że były testy realizowane, więc na pewno powinno być OK. Nadal nad tym pracujemy, ale może jeśli ja bym nadal cię namawiam do rozpoczęcia dyskusji na temat cyfrowych walut chociażby. Myślę, że możesz tym zachęcić również naszych gości, którzy nadal są we foyer, żeby dołączyli do nas. Szanowni Państwo, jeśli mnie tam słychać na zewnątrz, to chciałam poinformować, że nasz kolejny panel i nasza kolejna dyskusja rozpoczyna się powoli. Brakuje nam jednego gościa ze Szwajcarii, ale pracujemy nad tym, żeby do nas dołączył i namawiam cię gorąco, żebyś zaczął tą dyskusję. Nie, poczekamy na gościa ze Szwajcarii. Wykażmy naszą polską gościnność.
ogarniać hybrydą. Jeszcze miesiąc temu wszystko tak. Działało. Tak, zapraszamy z filiżanką kawy, z filiżanką herbaty, szklanką wody. Dyskusja i najbliższy panel za chwileczkę się rozpocznie. Jeszcze potrzebujemy dosłownie 2 minut na uzyskanie połączenia. O, już mamy naszego gościa i możemy zaczynać. Teraz, szanowni państwo, możemy zaczynać nasz panel. Jesteśmy w pełnym składzie. Witam serdecznie wszystkich gości. To jeszcze raz witam serdecznie Karolinę Mazantowicz, doradcę zarządu A4B Architects for Business, ale przede wszystkim eksperta od technologii rozproszonych rejestrów, walut cyfrowych, banków centralnych i w ogóle zdecentralizowanych finansów. Witamy także Grzegorza Pawlickiego, Head of Innovation w PKO Banku Polskim. Witamy serdecznie. Oraz witamy naszego gościa ze Szwajcarii, Marcina Zarakowskiego, Internal Legal Counsel and Public Policy Manager w Bitcoin Association. Szanowni Państwo, nasz panel poświęcony będzie dwóm bardzo ciekawym, chociaż powiązanym ze sobą zjawiskom. Z jednej strony sektorowi DeFi, sektorowi zdecentralizowanych finansów, z drugiej strony walutom centralnym banków centralnych. I chciałbym na początku rozpocząć od tego pierwszego zagadnienia, od zdecentralizowanych finansów, sektora, który w ostatnich, nawet nie latach, ale ostatnich kilkunastu miesiącach bardzo szybko się, może nawet nie tyle rozwinął, ile bardzo szybko się rozwija, zarówno w odniesieniu do ilości projektów, które są realizowane w tym obszarze, ale także jego kapitalizacji. I chciałbym zacząć od pytania skierowanego do Marcina Zarakowskiego. Marcin, ty na co dzień jesteś w sercu zdecentralizowanych finansów w Szwajcarii, w kantonie Zug, miejscu, który jest chyba idealnym miejscem na świecie dla tych, którzy chcą tworzyć tą nową rzeczywistość wokół kryptowalut, zdecentralizowanych finansów. Opowiedz nam o tym, co to tak naprawdę jest DeFi, co to są zdecentralizowane finanse z twojej perspektywy. Jako prawnika, ale także osoby zaangażowanej biznesowo w takie projekty, mniej lub bardziej. Dzień dobry, witam państwa wszystkich serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że następnym razem będę w stanie pojawić się osobiście. I powiem trochę przewrotnie, że niekoniecznie jestem w najlepszym miejscu, bo sama istota zdecentralizowanych finansów polega na tym, że ciężko przyporządkować je do jakiegoś konkretnego miejsca. I od tego możemy może zacząć takie próbę definiowania, czym są te zdecentralizowane finanse, czym jest ten fenomen ostatnich miesięcy, myślę, że może koło roku. Brak jest takiej prostej definicji, dlatego często posługujemy się poszczególnymi atrybutami, którymi cechują się tego rodzaju projekty, często w kontrze do określeń, których używamy do scentralizowanych finansów, do tego systemu, który znamy od dziesięcioleci, do tego klasycznego systemu finansowego. Pierwszym takim aspektem, na który trzeba wskazać, to są usługi finansowe, tak? To znaczy zdecentralizowane finanse również polegają na świadczeniu usług finansowych. Natomiast, i tutaj clue, kilka różnic w odniesieniu do scentralizowanych finansów. Znaczy, polegają one na braku podmiotu pośredniczącego, instytucji finansowej, która zajmuje się de facto świadczeniem tych usług. Tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z bezpośrednim kontaktem użytkownika, konsumenta z inteligentnym kontraktem, smart kontraktem, który jak wiemy też nie jest inteligentny i nie jest często kontraktem w rozumieniu prawa. Natomiast wymiana i świadczenie usług następuje bez tego podmiotu pośredniczącego. Mamy tutaj smart kontrakt, ewentualnie drugą stronę tej wymiany.
Zdecentralizowane finanse, kolejnym takim aspektem, na który trzeba wskazać, jest brak, taki termin bardzo powszechnie używany w tym świecie kryptoaktywów. Znaczy w żadnym momencie środki, kryptoaktywa, które są przedmiotem tych zdecentralizowanych finansów, nie znajdują się w posiadaniu kogoś innego niż sam użytkownik zdecentralizowanych finansów. To znaczy, jeżeli w kontrze do, powiedzmy, transakcji, w której pośredniczy bank, w pewnym momencie bank posiada te środki finansowe. Natomiast w przypadku zdecentralizowanych finansów wymiana następuje poprzez smart kontrakt z naszego portfela do ewentualnie portfela kryptowalutowego drugiej strony tej wymiany. To jest kolejny ważny aspekt. Natomiast ostatnia taka kategoria, powiedzmy, cech, które wskazuje się w przypadku zdecentralizowanych finansów, to ich otwarty charakter. Otwarty charakter, po pierwsze, dlatego, że zdecentralizowane finanse, te kontrakty, one nie są zamknięte zazwyczaj, także każdy potencjalny użytkownik może z nich skorzystać, może stać się użytkownikiem platform zdecentralizowanych finansów, platform DeFi, ale także otwartych z tego względu, że ich kod zazwyczaj jest dostępny, tutaj mówię o kodzie komputerowym, więc pozwala to na weryfikowanie, audyt niezależny, powiedzmy każdy, który posiada odpowiednią wiedzę, jest w stanie zweryfikować, czy dane rozwiązanie, dany projekt DeFi jest bezpieczny, jak on działa. Nie mamy tutaj do czynienia z taką, powiedzmy, tajemnicą przedsiębiorstwa. I ostatni jeszcze aspekt, na który warto wskazać, to, że z różnymi rozwiązaniami w systemie DeFi, z tymi projektami, jest trochę jak z klockami Lego, to znaczy możemy zbudować pewną konstrukcję, dopasowując różne jej elementy. Możemy zacząć od zdecentralizowanej giełdy kryptowalutowej, której wymienimy jedne kryptoaktywa na drugie. Następnie możemy spróbować, że tak powiem, udzielić pożyczki właśnie tych kryptoaktywów, które wymieniliśmy. Pożyczkę możemy zabezpieczyć zdecentralizowanym ubezpieczeniem, której też świadczeniodawcą, tego ubezpieczycielem będzie nie żadna instytucja, żaden podmiot, tylko często użytkownik, który stoi po drugiej stronie i za pomocą smart kontraktu tego ubezpieczenia udziela. Także możemy budować różne konstrukcje, używając elementów, które składają się na ten świat zdecentralizowanych finansów. Marcin, ale czy w zdecentralizowanych finansach mamy do czynienia z zupełnie nowymi usługami finansowymi, czy raczej to są zasadniczo te same usługi finansowe, ale oparte na zupełnie innej architekturze niż system zcentralizowany? Co do zasady, to są tego samego rodzaju usługi. Mamy do czynienia, powiedzmy, z wymianą jednego kryptoaktywa na drugie kryptoaktywo, więc posługując się bardzo prostą analogią, możemy to porównać do wymiany jednej waluty na drugą walutę, prawda? Tylko tutaj odbędzie się to samo w szybkim wykorzystaniu inteligentnego kontraktu, który jest, na którym zasadza się dany projekt DeFi. Mamy też takie usługi jak udzielanie pożyczek, czyli DeFi Lending. I tutaj to sama instytucja pożyczki, wydaje mi się, jest znana od dawna, jest stara jak świat. Mamy też usługi jak market making. Wydaje mi się, że dla rynków finansowych też nie jest to z pewnością unikatowe zjawisko. Także co do zasady, tak, jakby sam rodzaj usług jest bardzo podobny. Bardzo dziękuję. Karolina, z twojej perspektywy, jaka jest przyczyna tego, że sektor zdecentralizowanych finansów w ostatnim czasie tak szybko się rozwija? No, bym powiedziała, że tych przyczyn może być wiele, czemu się tak szybko rozwija i co przez ten rozwój w ogóle rozumiemy. Czy będziemy patrzeć na tak zwany total locked value, tak, jakby wszystkich tokenów w ramach, jakby notowanych w ramach DeFi, zdecentralizowanych finansów, czy będziemy patrzeć na ilość nowych inicjatyw i projektów, które się pojawiają, to bym powiedziała, pewnie chodzi o tą wartość, jeżeli mówisz o ten rozwój, bo to jest coś, co się, bym powiedziała, intensywnie na rynku, czy DeFi-owym, czy w ogóle kryptowalutowym, coś, co się jakby dzieje z dużymi skokami. I jak widzimy, poza tradycyjnym rozwojem,
który trwa od lat, ja bym powiedziała nie od kilku miesięcy, ale on trwa od lat i rok temu, dwa lata temu też moglibyśmy rozmawiać o DeFi-u, może ten rynek byłby mniej dojrzały, może mniej regulowanych instytucji brałoby w nim udział, ale to nie jest rynek, który powstał w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Natomiast ma inną dojrzałość, natomiast to, co można by się zastanowić, na ile sytuacja w ogóle z pandemią, z naszym zamknięciem i z dużo większym stopniem ucyfrowienia obywateli i podmiotów wpłynęła na zainteresowanie alternatywnymi instrumentami finansowymi. To rzucam jako jedną z hipotez. Nie mam tu gotowych odpowiedzi, na ile różnego rodzaju trendy mówiące o potencjalnym kryzysie finansowym, tradycyjnego systemu finansowego, tego, który znamy, w którym funkcjonujemy od lat, powoduje, że inwestorzy, uczestnicy, obywatele, każdy z nas rozglądają się za alternatywnymi instrumentami i środkami. Tak żebym powiedziała, ja widzę, że nie ma to jakby tych powodów takich w ogóle wzrostu i dynamiki może być dużo. No pomijając już to, że widzimy też wpływ światowych influencerów, chociażby takich jak Elon Musk, na to, żeby w pewnym stopniu wpływać na to, co się na tym rynku dzieje w sposób planowany czy nieplanowany. I to możemy sobie w ogóle jako jedno z ryzyk omówić. No właśnie, to może przejdźmy do tych ryzyk, bo jest pewnego rodzaju euforia przerywana mocnymi korektami na tym rynku, ale warto pamiętać o ryzykach, które się z nim wiążą. Rynek jest bardzo zmienny. Z dnia na dzień wycena kryptoaktywów na tym rynku zmienia się nawet czasami o kilkadziesiąt procent. Może warto, abyśmy pamiętali o ryzykach, które generuje ten rynek. Karolina, może jeszcze o tych ryzykach. Podobało mi się to, co mówił Marcin, o tym, że każdy z nas, kto ma wystarczającą wiedzę, będzie sobie, ten rynek ma dużą otwartość i transparentność. I każdy z nas, posiadając odpowiednią wiedzę, może sobie sprawdzić. Może sprawdzić smart kontrakt, większość z nich jest publiczna. Blockchain, ten, na którym w większości DeFi, który się opiera, jest publiczny, też w większości jakby wchodzą algorytmy związane z prywatnością, ale to jest dopiero początek tej drogi. Natomiast pytanie jest takie, kto z nas, kto ma tą wystarczającą wiedzę, żeby ocenić tak naprawdę świadomie jakość i ryzyka związane z konkretnym projektem. I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że no, to ja mogę jako inżynier i informatyk się tutaj wypowiedzieć, że szukając sobie osób do projektów blockchainowych różnego rodzaju, szukamy, bym powiedziała, bardziej utalentowanych i specyficznego, bardziej utalentowanych i dużo bardziej dokładnych programistów chociażby. Tak? Wiemy, że przeciętny programista być może byśmy go do takiego projektu nie zatrudniali, bo wiemy, z jakimi konsekwencjami może się wiązać napisanie błędnego smart kontraktu. Te zmiany będą nieodwracalne z punktu widzenia sieci. I jedno z ryzyk jest takie, że wydaje się, to jest moje zdanie, ja jestem w stanie sobie taką ocenę zrobić, ale jak dużo jest takich obywateli, nawet instytucji, które będą w stanie ocenić ryzyko konkretnego projektu DeFi-owego? Podejrzewam, że niewiele. No druga rzecz to są te ryzyka związane z jakby regulacjami, tak, ta część prawna i być może mówiąc o tym, że Marcin jest w tym miejscu takim bardziej optymistycznym, jeżeli chodzi o DeFi, miałeś na myśli właśnie to, że Szwajcaria, jednak w szczególności ten kanton patrzy dużo łagodniejszym okiem z punktu widzenia regulacyjnego od lat, jest tutaj przodownikiem i daje przykład innym rządom czy regulatorom, co można i jak robić, że nie należy się tych technologii być może tak bardzo bać i że można znaleźć rozwiązania pozwalające na jakby synergię i współpracę systemu tradycyjnego i systemu zdecentralizowanego. Ale na pewno regulacje są też jednym z ryzyk i wyzwań. To jest duże ryzyko dla startupów, tak, wchodzących z rozwiązaniami, które będą miały trudności z regulacjami, tudzież będą je omijać chociażby, tak. Wielkie dzięki. Mamy wśród nas przedstawiciela zcentralizowanych finansów. Grzegorz, chciałem zapytać o to, jak w banku PKO BP
rozwijają się różne projekty, które są oparte o taką zdecentralizowaną strukturę. Bank PKO BP uczestniczy w projekcie Blockchain Sandbox. Czy to może jest miejsce, gdzie będą powstawać polskie podmioty, które będą specjalizowały się w zdecentralizowanych finansach i które może kiedyś staną się częścią wspólnego ekosystemu łączącego scentralizowane finanse i zdecentralizowane finanse? Dzień dobry, witam Państwa. No bank przede wszystkim jest instytucją zaufania publicznego, więc to trochę dba o tego klienta, tak jak Karolina powiedziała, żeby zapewnić mu odpowiednią wiedzę inwestycyjną, tak żeby on potem nie stracił tych pieniędzy. Tak jak wiadomo, jakby rynek kryptowalut charakteryzuje się dużymi wzlotami i upadkami. Myślę, że DeFi jest troszeczkę odpowiedzią na ten dylemat, wprowadzając właśnie zasady stałego kursu, stablecoinów, o których pewnie zapytasz, centralnych cyfrowych walut, banków centralnych. My się przyglądamy technologii blockchain już od paru lat w banku i tak sobie kroczkami gdzieś wchodzimy, na razie jeszcze omijając rynek kryptowalutowy, ale po prostu wykorzystując potencjał blockchaina, czyli no zdecentralizowane, rozproszone rejestry baza danych, z których po prostu można wyciągnąć ciekawe rzeczy i robimy takie rzeczy jak potwierdzanie dokumentów tożsamości, dokumentów w postaci twojego nośnika, oszczędzamy wysyłkę papierową, zapisujemy na blockchainie. Teraz ciekawy projekt robimy z biurem maklerskim, rejestr akcjonariuszy. To jest trochę takie wejście już właśnie w ten zdecentralizowany rynek finansowy, gdyż nowa ustawa wprowadza takie wymogi, że trzeba rejestry akcjonariuszy dla spółek akcyjnych, niepublicznych prowadzić w formie rejestru elektronicznego i klienci przychodzą do nas, deponują te akcje papierowe. One są zapisywane w rejestrach cyfrowych. Stworzyliśmy właśnie system na podwalinach blockchainowych i niedawno opublikowaliśmy standard interfejsu rejestru akcjonariuszy, tak zwany SIRA, właśnie z innymi bankami, głównie z ING i Santanderem, na wzór troszeczkę open bankingu. Open banking jest taką odpowiedzią może właśnie, że ten rynek finansowy nie jest taki totalnie zcentralizowany, tylko się trochę otwiera i każdy, że tak powiem, przy użyciu usługi ISPs może gdzieś tam zasięgnąć do tego banku. To tutaj w tym rynku, właśnie akcyjnym rynku kapitałowego, chcemy w przyszłości stokenizować akcje spółek i wprowadzić do obrotu właśnie pomiędzy użytkownikami możliwość wymiany wartości w postaci akcji tych spółek, które mają. Czegoś takiego nie ma i jeszcze na rynku tutaj wykorzystać ten potencjał właśnie blockchaina zdecentralizowanych finansów de facto jako podmiot bankowy. Tutaj to co mówiliście ciekawe o DeFi, to jest takie trochę umożliwienie podmiotom bez licencji bardzo szybkie wejście w rynek finansów, w rynek pożyczkobiorcy, pożyczkodawcy, tworzenia zabezpieczeń, jakichś tam instrumentów finansowych, swapów walutowych, które do tej pory były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla instytucji finansowych, uregulowanych, biur maklerskich czy firm finansowych. I to dlatego się tak rozwija, ale jednak to co mówiliście jest obarczone dosyć takim ryzykiem no, regulacyjnym. Myślę, że prawa poszczególnych państw nie są jeszcze na tyle dostosowane, że chociażby system podatkowy nie jest jeszcze dokładnie jakby, nie przewiduje wszystkich aspektów, kiedy to zdarzenie musi być opodatkowane, no i nie ma tej trzeciej strony, która by zarabiała pieniądze, ale jednak ktoś tam te pieniądze zarabia. Mimo, że nie jest zdecentralizowany, to de facto w te projekty inwestują, to też dobrze przypomnieć, fundusze inwestycyjne, no, które de facto czerpią z tego jakieś korzyści. Więc to jest taki no, ciekawy bardzo sytuacja, która się dzieje teraz na rynku. Próby skopiowania rynku bankowego, tradycyjnego, płatniczego przez programistów, przez programy komputerowe, które zapewniają kreację pieniądza, właśnie tak jak mówiliśmy, market making, automated market making, gdzie tutaj nie działa to na zasadzie order booków, kupię, sprzedam, tylko algorytm, który automatycznie kupuje i sprzedaje, zapewnia płynność rynku. No, mega ciekawe aspekty, które oglądamy jako bank i myślę, że banki już zagraniczne i też nasz wchodzą w te projekty, więc to nie będzie taki zdecentralizowany w 100% obszar i bardzo dużo specjalistów bankowych będzie no, uprzywilejowanych, bo zna ten rynek, zna finanse, które są troszeczkę skopiowane w ten rynek taki blockchainowy
I sandbox, tak jak pytałeś na początku, jest tutaj wyjściem do tego środowiska. To jest piaskownica, taka otwarta, aktualnie bazująca na technologii Hyperledger Fabric, wspólnie z Kirem, z chmurą krajową i z IBM-em tutaj stworzona, taka właśnie, żeby zgłaszały się do niej firmy, które mają ciekawe pomysły właśnie na usługi finansowe, ale tylko nie tylko, po prostu do wykorzystania rejestrów rozproszonych i pomysły na ciekawe projekty, takie chociażby jak się tworzą na DeFi, chociaż on jest jakby, DeFi bazuje bardziej na tutaj publicznym blockchainie Ethereum. My tutaj stworzyliśmy taki blockchain prywatny, no czyli powiedzmy ograniczony do dużych instytucji, które gwarantują, że te transakcje jednak nie wyjdą na zewnątrz. Są plusy i minusy takich rozwiązań, ale jakby można to rozwiązanie jakby wprowadzić do tego systemu, zobaczyć, czy ono jest dla użytkownika przede wszystkim wartościowe, czy niesie jakąś wartość dodaną w postaci instrumentu finansowego, który ma jakieś przychody i coś przyniesie, a my jako bank bardziej przyjaźniej może podejdziemy do takiego projektu i jak go zrozumiemy dogłębnie w takim ograniczonym środowisku piaskownicy, niż od razu rzucając się na szeroką wodę wejścia w troszeczkę rynek jeszcze powiązany z kryptoaktywami. I jaką popularnością cieszy się ta platforma? Czy są już jakieś obiecujące projekty, inicjatywy, startupy, które testują? My to żeśmy dopiero co uruchomili niedawno, bo na początku roku, i jesteśmy na etapie właśnie, nasz akcelerator startupowy tutaj pełni rolę takiego jakby scoutingowo selekcjonował tych projektów. Główny projekt prowadzi Fundacja KIR. I my wybieramy te projekty i przyglądamy się pod kątem właśnie zastosowań biznesowych i mamy już wybranych 3 projekty, a między innymi jednym z nich jest właśnie aplikacja, no, która już jest dostępna w App Store, możecie zobaczyć, mój rejestr akcjonariuszy, właśnie gdzie będzie można wymieniać się i dematerializować akcje spółek niepublicznych. To jest jedna ze spółek, którą wybraliśmy do tego projektu właśnie z Sandboxa Blockchain, którą będziemy chcieli, żeby się tam rozwijała. I ona jest w formule zupełnie otwartej. Takie aplikacje mogą powstawać tak jak na rynku tutaj fintechów PSD2 open bankingowych, które powiedzmy mogą budować systemy płatnicze agregując dane rachunków z innych banków, to te aplikacje będą powstawały i trzymały informacje o tym, że dany Kowalski ma akcje w takim biurze maklerskim ING, ale też w biurze maklerskim PKO BP i w przyszłości chcemy nadbudować tą możliwością jakby wymiany tych wartości, bądź też stworzenia systemu do dawania zabezpieczeń do rynku DeFi, tak? Bo to jest tak naprawdę token, ta akcja to będzie token, który jest de facto oprogramowywalny potem w smart kontraktem, to co tutaj mówiliśmy, od czego zaczęliśmy. Dosyć skomplikowanego rynku, myślę, że dla wielu klientów w ogóle abstrakcyjnego, tak? Tak jak sami jakby musimy uczyć klientów w ogóle bankowości cyfrowej i korzystania z kart kredytowych, to wyobraźcie sobie uczenie ich w ogóle pożyczania pieniędzy i instrumentów finansowych na rynku, gdzie królują programiści i smart kontrakty. Tak. Faktycznie całkowicie inny paradygmat niż ten, do którego przyzwyczajaliśmy się przez ostatnie kilkaset lat. Wracając do takiego otwartego DeFi czy DeFi. Marcin, chciałem zapytać, z czego wynika to, że akurat Szwajcaria jest tym miejscem, gdzie chyba takich projektów na świecie jest najwięcej? Programiści, przedsiębiorcy właściwie z całego świata, także ze Stanów Zjednoczonych, przyjeżdżają właśnie do Szwajcarii, aby tam budować swoje projekty. Na czym polega ten fenomen? Właśnie chciałem podkreślić, że chyba powinienem być bardziej ortodoksyjny, jeśli chodzi o kwestię definiowania, czym są zdecentralizowane finanse. Bo sądzę, że sam fakt używania kryptowalut czy technologii blockchain przy usługach finansowych niekoniecznie oznacza to, że wpadamy w tą definicję DeFi. Natomiast odnosząc się do samego pytania, tak jak powiedziałem na samym początku, ten aspekt Szwajcarii jako jurysdykcji dla DeFi nie jest aż tak bardzo istotny. Jeżeli mówimy o tych takim core DeFi, tak, takich bardzo wąsko rozumianym, czyli tam, gdzie nie mamy tego podmiotu pośredniczącego, ponieważ Szwajcarzy również spotykają się z tym samym problemem regulacyjnym, ryzykiem regulacyjnym, to znaczy w jaki sposób uregulować projekty DeFi, w których nie mamy centralnego podmiotu, nie mamy tak naprawdę często bardzo żadnego podmiotu,
który sprawuje kontrolę nad danym projektem DeFi, jeżeli ten projekt już, powiedzmy, wyewoluował do takiego etapu, kiedy jest już w miarę zdecentralizowany. I Szwajcarzy też nie znają odpowiedzi na to pytanie. I to jest pytanie, które zadają sobie ludzie od Stanów Zjednoczonych po regulatorów w Unii Europejskiej i w innych jurysdykcjach, które są uważane za takie kolebki projektów blockchainowych i krypto. Natomiast to, dlaczego niektóre z projektów DeFi akurat rejestrują działalność, to znaczy rejestrują działalność podmiotów, które zajmują się finansowaniem rozwoju tych projektów albo zajmują się niejako taką opieką samego projektu, jeśli chodzi o ich własność intelektualną, o taką łączność ze światem rzeczywistym, z tym takim światem realnym, to wydaje mi się, że tutaj argumentem będzie pierwsza dobra renoma Szwajcarii, która została wypracowana przez ostatnie no co najmniej 5 lat. Tutaj rola regulatora i to począwszy na etapie federalnym, schodząc niżej do etapu kantonalnego, regulator stara się zrozumieć technologię blockchain. To nie jest tak, że wdrażane były pewne regulacje, które były na wrażenie odgórnie i często mogły stłamsić potencjał tego sektora. Tutaj tak nie było. Tutaj we współpracy z sektorem wprowadzono pewne rozwiązania, które wyewoluowały do tego, żeby w początku tego roku wprowadzono pewne kosmetyczne zmiany do prawa szwajcarskiego. Kolejnym bardzo istotnym aspektem są oczywiście podatki, tak? I to po pierwsze niska stawka podatkowa. To jest bardzo istotne dla tych podmiotów, które często finansują swoją działalność właśnie w wyniku ICO czy różnego rodzaju grantów. A drugim aspektem odnośnie kwestii podatkowej jest to, że miejscowe urządy podatkowe rozumieją, czym są kryptowaluty, w jaki sposób opodatkowywać takie zdarzenia jak ICOs. To jest bardzo ważne, tak? Można prowadzić dialog z organami podatkowymi, można liczyć na zrozumienie. A na koniec sądzę też, że po prostu jest mi pula, nawet nie tyle programistów, bo bardzo często projekty blockchainowe, projekty kryptowalutowe, projekty sektora DeFi nie są rozwijane bezpośrednio tutaj w Szwajcarii. To znaczy programiści nie siedzą w Szwajcarii i tutaj nie piszą kodu. Często są oni, z czym często spotykamy się w mojej praktyce, na przykład pracują z Polski. Natomiast jest duża pula osób, szczególnie w tych profesjach mniej technicznych, jeśli chodzi o marketing, o obsługę finansową, ludzi z doświadczeniem w sektorze DeFi, w sektorze blockchain, w sektorze kryptowalut, często też posiadających doświadczenie z tego klasycznego rynku finansowego. Szwajcaria, Zurych, Genewa to też są dosyć istotne rynki finansowe. Więc myślę, że konglomerat tych wszystkich czynników sprawia, że sporo projektów decyduje się na zarejestrowanie swojej działalności i finansowanie jej właśnie ze Szwajcarii. Bardzo dziękuję. Podczas naszego panelu obiecałem, że będziemy także rozmawiać o walutach cyfrowych banków centralnych. Mamy niewiele czasu, dlatego chciałbym na koniec zadać takie bardzo ogólne pytanie. Bo podczas dzisiejszej konferencji dość dużo rozmawialiśmy o gotówce, o roli banku centralnego w obszarze gotówki, ale nie rozmawialiśmy jeszcze o walucie cyfrowej banku centralnego, a wiemy, że właściwie większość banków centralnych na świecie pracuje oczywiście w różnych fazach nad tym, co nazywamy walutą cyfrową banków centralnych. Dlatego chciałem zadać takie generalne pytanie. Dlaczego w ogóle banki centralne zajmują się tym tematem? Między innymi, dlaczego robi to Europejski Bank Centralny? Karolina. Bardzo gorący temat. Dobre pytanie. Szkoda, że mamy tak mało czasu. Tylko tyle powiem. Czemu banki centralne zajmują się walutami cyfrowymi? Niestety nie spowodował tego Bitcoin, który się pojawił już lata temu. I praca banków centralnych różnych trwa od kilku lat, można powiedzieć, w taką większą intensywnością od jakichś 3 lat. Natomiast to, co spowodowało, co było takim pierwszym dużym zwrotem, co spowodowało, że banki centralne, ale też inne instytucje, Bank of International Settlement,
Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaczęły się przyglądać temu zagadnieniu i jakby analizować, czy już mamy gotowość nawet na poziomie jakby takim globalnym, jakie będą konsekwencje i wpływ na stabilność finansową systemu finansowego i monetarnego, tego, który znamy w przypadku wprowadzenia takich walut. Był tak naprawdę ogłoszenie przez Facebooka wprowadzenie prywatnej waluty centralnej, to już nie będzie DeFi niestety. Projekt tak zwany Libra, który w międzyczasie zmienił nazwę, jeszcze się nie udało go odpalić, już trochę czasu upłynęło. Tutaj dużo walki też po stronie regulatorów jest o to, żeby ten projekt się nie udał, ale wydaje mi się, że to był taki moment, w którym do wszystkich tych uczestników tego rynku, czyli przede wszystkim do banków centralnych i instytucji odpowiadających za stabilność systemu finansowego w kontekście globalnym dotarło, jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia centralnej waluty prywatnej przez giganta technologicznego, jakim jest Facebook, i jak dużo bardziej jest to groźne od czegoś takiego jak kryptowaluty, które są w pełni zdecentralizowane. Jak bardzo może to zdestabilizować gospodarkę światową, jaki może być wpływ na gospodarki takich mniejszych państw, w których ta waluta facebookowa nie byłaby zabezpieczona, chociażby gospodarki takich państw jak Polska. Więc to był taki pierwszy, bym powiedziała, motywator, niestety nie biznesowe wymagania, tylko taki ekosystem polityczny trochę, konkurencyjny. Drugie wymaganie, bo banki centralne od tamtego momentu zaczęły się usilnie, to dwa lata temu, usilnie interesować dużo głębiej zagadnieniem, różnego rodzaju projekty pilotażowe, odpalać wdrożenia takiej waluty centralnej cyfrowej w oparciu o technologię blockchain, nie tylko na rynku międzybankowym, tudzież na rynku detalicznym. Mamy dziesiątki opracowań, Europejski Bank też pracuje nad tym. Wydaje mi się, że druga, też taka geopolityczna motywacja, o tym żeśmy trochę w przerwie rozmawiali, no to jest ogłoszenie, niedługo po tym ogłoszeniu, które zrobił Facebook, przez Chiny. Tak, że oni taką walutę wprowadzą i taką walutę z sukcesem w ramach, powiedziała, takiego projektu czterech banków, które należą jakby do rządu, nie są w sektorze prywatnym, pilotażowego projektu takiej sieci płatnościowej z portfelem ograniczonym tam do kilkudziesięciu, chyba $30 do jednego regionu, jakby z sukcesem go przeprowadziły. I to jest znowu, motywacja jest tutaj, moglibyśmy znaleźć wiele powodów, dlaczego banki centralne powinny rozważać wdrożenie waluty cyfrowej, bo my de facto tą walutą cyfrową w jakimś sensie, czy takim cyfrowym wartością pieniądza się posługujemy cały czas płacąc bezgotówkowo, to jest tylko zmiana tokenu z jednej waluty na inną. A tutaj znowu ta motywacja jest taka geopolityczna. Co się może stać, jeżeli jedno z mocarstw światowych, takie jak Chiny, ten ich pilot, który już się testuje produkcyjnie i działa, będzie wprowadzony na większą skalę i wymusi to na przykład realizowanie całkowicie obrotu takiego e-commerce'owego z Chinami w oparciu o tą gotówkę. Czy ktoś potrafi to ocenić, jaki to będzie wpływ? Tu Grzegorz chce skomentować na żywo od razu. Tak, nie, no, bardzo gorący temat, też się temu przeglądamy, tak, i też realizujemy projekty i też się zastanawiamy, patrzymy, jak inne banki do tego podchodzą. Ja bym takie wyróżnił trzy rodzaje w ogóle podejścia do CBDC. Pierwszy to jest w ogóle jakby żabi skok nierozwiniętych systemów finansowych. To są takie kraje jak, nie wiem, Wyspy Marszala, Bahama, gdzie oni po prostu z takich systemów płatniczych jeszcze trochę zacofanych, a już dużej adopcji smartfonów przeskakują po prostu na pieniądz elektroniczny, ale pieniądz elektroniczny nie w ujęciu takim tradycyjnym, serwowanym przez banki, tylko właśnie stokenizowany. Drugi, no to są systemy nieefektywne, bankowe, wymiany międzybankowej, międzynarodowej, gdzie to może usprawnić i przyspieszyć te obiegi. To są takie przykłady jak, nie wiem, Włochy, na przykład dużego pilota, 300 podmiotów zrobiło. A trzeci to jest po prostu dołożenie drugiej warstwy, to są takie jak Chiny, oni na przykład chcą też mieć większą kontrolowalność gotówki, no bo nałożenie na wyeliminacja gotówki, a nałożenie na to waluty cyfrowej powoduje, no, większe, że tak powiem, kontrolę i audytowalność tego pieniądza w gospodarce. No i
rynek prywatny, o którym Karolina mówiła, Facebook, Tether, Stablecoin, MakerDAO, DAI, projekty, które po prostu teraz, od których to się zaczęło i które są, utrzymują ten kurs stabilny do dolara, czyli już nie ma tego ryzyka inwestycyjnego. Są te mechanizmy programowalne i to są ciekawe historie, które się teraz wydarzają. Aczkolwiek banki niektóre jakby kreują tą cyfrową walutę troszeczkę na własne potrzeby, na potrzeby pilotów. Podam jeden przykład. Santander coś takiego zrobił. Wypuścił obligacje skarbowe na blockchainie, ale żeby je wypuścić i je wyemitować, to potrzebował walutę cyfrową w formie stokenizowaną, czyli CBDC. Zrobił to w jurysdykcji francuskiej, bo tam to istniało, ale de facto przyjął depozyt w euro i wypuścił cyfrowe euro. Czyli każdy bank może coś takiego zrobić, przyjąć złotówki, wypuścić złotego cyfrowego po to, żeby to cyfrowe złoto, ten cyfrowy złoty de facto był pieniądzem programowalnym, za który można było kupić smart kontraktem, na przykład obligacje, albo wejść w kontrakt w DeFi. Więc to jest taki pomost pomiędzy rynkiem kryptowalutowym, blockchainowym, a tradycyjnym finansowym. I taki ułatwiający w ogóle rozwój tego rynku, taka centralna waluta banków centralnych. Pytanie, czy ona powinna być emitowana przez bank centralny i tutaj kreacja pieniądza i wszelkiego rodzaju jakby obostrzenia i regulacje, i wtedy bank centralny, czy musiałby utrzymywać rachunki, że tak powiem, wszystkich klientów, czy nie. To jest dużo, dużo zagadnień. Bardzo ciekawy raport zresztą NBP wypuścił i się odniósł do tego stanowiska. Także no, myślę, że dzieje się dużo i będzie się niedługo dużo działo w tym obszarze. Niestety, i nie ma takiej odpowiedzi, czy to będzie super wszystko ekstra, czy trzeba się temu dokładnie przyjrzeć. Niestety czas nie jest naszym sojusznikiem. Temat jest bardzo ciekawy i na pewno będziemy chcieli wrócić do niego i będziemy wracać wielokrotnie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim moim panelistom, Karolinie Marzantowicz, Grzegorzowi Pawlickiemu i Marcinowi Zarakowskiemu. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz i pewnie do zobaczenia w kolejnej dyskusji na temat CBDC i DeFi. Wielkie dzięki.